Okej, moi drodzy, już jesteśmy. No, faktycznie spierdziłem sprawę. Zająłem się bardziej tym, że miałem po prostu zobaczyć ten trigger, tak? I to o to chodzi. W ogóle zobaczcie, że on tutaj ma jakieś listy miłosne napisane M, czy podpisane M, tak? No a nasza dziewczyna się nazywa Manon. Więc właśnie, być może coś tutaj jest nie tak. Być może tak naprawdę nasz szef jest naszą dziewczyną. Nie no, raczej nie, ale... Ale no, różnie to bywa. Dobra, i teraz tak. Powinniśmy chyba dostać teraz telefon, bo to jest ostatni segment, który musimy wykonać. Dostajemy jakiś telefon. Once getting the phone call, answer yes. To jest bardzo śmieszne, bo ja za pierwszym razem byłem naprawdę bardzo bliski zrobienia tego endingu, tylko po prostu nie pogadałem wtedy czwartego dnia z naszym szefem. Szkoda. Już mielibyśmy spokój, tak? No, tak to niestety. I po prostu, gdy odbierzemy telefon, oblokują nam się kolejne trzy endingi. Trzy endingi, to jest dużo. Rozumiem, że wtedy będziemy mogli też patrzeć na szefa tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. I powiem wam, że piątego dnia znów nie dałem ciała i normalnie wszystkie obsłużyłem, więc jestem z siebie dumny. Jestem z siebie dumny, że dałem radę. Kurde się, o. Zobaczcie, właśnie to jest śmieszne, bo sprite'y nie są zrobione pojedynczo. To nie jest jeden stolik, tylko są dwie kratki, tak? I widzę, że są dwa tilesy po prostu połączone ze sobą. Ciekawie zrobione. Ciekawie. To jest po prostu źle zrobiony order. Dlatego. Już tego nie zdążyłem zauważyć. Dobra, no to mamy to już z głowy. Shift complete. No i dobra. Call her. Zobaczymy, czy będzie jakaś odpowiedź, czy nie. Nie ma. Ogólnie, spójrz przez okno, jest ta postać po lewej stronie. Połóżmy się na kanapie, zakończmy ten dzień. File 15. Lie on the couch and the day. Teraz powinniśmy dostać telefon i powinniśmy odpowiedzieć na niego tak. Powiem tak. Ale nic się nie zmieniło. Dziwne. Tap shift. Nic nie ma. Szefa też już teraz nie będzie. Słyszę spokojnie. On też się na nas gapi. Dobra, do dwójki. Kurde. Być może dostajemy dopiero na końcu endingu. Też tak może być. Czy ja nie zebrałem... Serio? One, please. Dobra, appetizerki mamy. Jest dobrze. Od niej też zbierzemy. Tu jeszcze ktoś przyjdzie chyba z czwórką, z tego co pamiętam. Tak. A nie, do dwójki. Dobra, tu już sobie robimy. Tam ci poczekają w razie czego na luzie. Na luziku. Main. Kurwa, no za dużo jest tu tych osób. Dla dwojga. Fajdzik. Ciebie zebrałem? Idzie zgłupieć, naprawdę kurwa idzie zgłupieć. Main. Zaraz, kurwa. Appetizer.
No stracimy definitywnie kogoś jednego. Wy chcieliście. Ajdzik. Ja od ciebie. A, dobra, chcesz maina. Side był tu. Dobra. Main miał być tu. Sajdzik. Dziękujemy. Deser. Tu idzie sajdzik. Sajdzik. Mainik. Mainik. Sajdzik. I deser. Deser to da pani. Najbliżej. Dla ciebie deser, dla ciebie mainik. Dobra, dla was side, tak? Jak to? Jeden deser. Kurde, niech ta spierdalać. Nie irytujcie ludzi. To jest dziwne, serio. To po prostu czasem jest takie kurwa ciężkie, żeby to było jakoś inaczej oznaczone, a to jest po prostu czasem dramat. To jest czasem dramat, naprawdę. Dobra, 200. I ostatni chyba. Kłodę zrobiliśmy, no. Dobra, wynocha. Płota zrobiona. Niestety jak dadzą nam 3, 2, 1, to jest naprawdę ciężkie do ogarnięcia. Jeszcze jak jest 1-4 zamiast tych 2-2, to jest naprawdę ekstra. Jest telefon. Pick up the phone. Cześć, Manon, czy to ty? Słucham? O, Vince, przepraszam za to. Myślałem... Nieważne. Co jest? Jesteś wolny wieczorem? Co? Organizuję przyjęcie w moim mieszkaniu i sprawdzałem, czy będziesz dostępny. Ach, to właśnie miałeś na myśli. Czekaj, czy ty mnie zapraszasz? To znaczy tak, czy nie? Okej, musimy odpowiedzieć tak. Jasne. Czy na pewno? Wcześniej chciałem cię zapytać o... Okej, bądź tam za kilka minut. Chyba mogę po prostu zapytać osobiście. To jest jak wchodzenie w pułapkę na myszy. Może powinienem po prostu dać sobie spokój i powiedzieć mu, że następnego ranka miałem wypadek czy coś. O, dobrze, udało ci się. O, cześć. Tak, jestem, jest we mnie mięso. Wow, super. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Nie chciałem być w żadnym innym miejscu tej super nocy. Nie musisz udawać tak podekscytowanego. Wejdź. Okej, spoko. Przepraszam, znajdź się. Wow. To miejsce z pewnością wygląda... cóż. Twój gust, jeśli chodzi o projektowanie wnętrz, nigdy nie był zbyt słaby, jak sądzę. Poczekaj chwilę. Gdzie jest... Myślałem, że mówiłeś, że to miało być przyjęcie. Jest. Czemu jestem tutaj jedynym zaproszonym? Czyli jedynym gościem. Gościem? Tak. Miałem być twoim gościem, prawda?
Nie. Musiałem znaleźć kogoś, kto by się nimi zajął, kiedy oni mają przyjechać. Czekaj, czy ty wezwałeś mnie tu do pracy? Okej, znaczy ja stoję na kuchennym blacie. Idź po niej zapytać, czy ktoś coś chce, kiedy tu dotrą. Dobra, posłuchaj, może i pracuję dla ciebie, ale nie jestem jakimś twoim psem, żebym się ciebie słuchał. Poza tym właśnie jestem tu, żeby cię zapytać o... Okej, to muszą być oni. Mówiłeś coś? Ach, dobra, w porządku. Im szybciej pójdziesz do kuchni, tym mniej będzie to bolesne. Okej. Dobrze wykonana wiolonczela pokryta kurzem. Pomiędzy książkami jest kilka nagród za doskonałą kulinarność. Okej. Bardziej przypomina dekoracja niż rzeczywiście miejsce do relaksu. Zwinko. To jest nieaktywne. Misko owoców wyglądają na fałszywe. Francisco Goya, święty Franciszek Borgia. Pomaga umierającemu. Being impenitent? Wiernemu? Okej. Okay. Lemon Tree. Wygląda to, że to jedna żywa roślina w mieszkaniu. Oczywiście, że miałoby coś takiego. Okej, okay, są talerze. Kilka butelek wina pozostawionych do odetchnięcia na stole w jadalni. No tak, bo wino oddycha. Okej. Okay. Więc może przyjść, żeby mnie sprawdzić, jeśli za długo się tym będę zajmował. Może lepiej będzie najpierw zająć się obowiązkami, zanim zaczniesz grzebać. Okej. Okay. Kilka abstrakcyjnych rysunków. Ostry nóż kuchenny. Widzę, że każdy ma na piekarniku jakąś szmatkę. Blender. Wygląda to, że jest często używany. Dobra, talerz. Nie wiem, co to znaczy Eskagort. Okej. Do serów. Typet eggs. Poszerwane jajka. Ale czy ja mam coś podnieść już w tej chwili? O, cóż to za spojrzenie? Chyba czekam na talerz, który wpadnie w oko. Okej, czyli mam wziąć to, tak? Spojrzenie, dobra. Ten koleś patruje się we mnie od jakiegoś czasu. Czemu wygląda dość znajomo? On by mógł być... Nie ma opcji. Tak, wezmę jedno. Dobra. Szczęśliwie mu doniosłeś, w sensie doniosłeś. Więc kim jesteś? Kelnerem, kimś bardzo imponującym, najlepszy przyjaciel Vince'a. Kimś bardzo imponującym. Jestem specjalistą od wina i jedzenia, instruktor społeczny dla klientów. Więc kelnerem. Tak. A więc kimkolwiek jesteś, albo Vincent musi być zesperowany z powodu frekwencji, albo cię polubił. Zazwyczaj nie zapraszam nikogo na twoim poziomie. Moim poziomie? Czekaj, co ty masz na myśli, mówiąc? Wygląda na to, że już cię opuścił. W sensie już z sobą rozmawia. Ach. Za spojrzenie. Więc ponownie, mam coś do zaoferowania gościom? Tak, masz to zrobić. Ach, myślę, że będę się spróbować ponownie jeszcze raz, kiedy skończę tą głupią robotę. Dobra. Masz odłożyć? Proszę.
Dobra, teraz talerz serów. Najmniej jednego wziąć, okej. A więc jak w ogóle poznać Vincenta? Poprzez pracę, przez bistro, przez przyjaciela. Dobra, przez bistro. Jadłeś tam na tyle regularnie, że znasz go osobiście? Tak. Wow, jakie było twoje ulubione jego danie? Jego... Bullbase? No śmieszne. Nie przypominam sobie, że kiedykolwiek to serwował. Jest to nowa receptura? A więc... Co z tobą? Jak ty go spotkałeś? Jak go poznałeś? Och, poprzez uniwersytet. Chodziliście... Czy chodził do szkoły? Jaki był? Niezbyt... inny. Cichszy. Nie taki surowy, powiedzmy. Co masz na myśli, mówiąc ostry? Nie sądzisz, że węszysz za dużo? Nie? Jak myślisz, co czułby Vincent, gdybyś zapytał go o to wszystko? Dobra. Goleś się na mnie patrzy. On już nic nie chce. Ja rozumiem, że tamten będzie chciał coś innego. Tu jest to samo non-stop. Dobra, odkładamy sery. I teraz jajeczka. No i wino będzie potrzebne. Rozumiem, że do was już nie muszę podchodzić. Och, co jest na talerzu? Okej, szczęśliwie doniosłeś. A więc, co najbardziej lubisz w jedzeniu szefa kuchni? Tak jak wygląda, jak smakuje i jak... Co? Nie, czekajcie, jak smakuje, to jest tu. How it tastes. How it feels? Jak się czuje? Jak wygląda, jak... A, jak pachnie, okej. Dobra. Smells powinno być. A jak smakuje, oczywiście. I jest to... wydaje mi się, że dobrze. Będę szczery. Jego jedzenie jest... Cóż, jest w porządku, ale nie smakuje autentycznie. Jakby to było niesamowicie zaobserwowane sobą w pewnym sensie? Raczej to nie jest stworzone dla innych, wiesz? Jak to... Co powinien robić szef w kuchni? Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens? Ani w najmniejszym stopniu. Czy to nie czyni go wspaniałym? Nieważne. Swoją drogą, twój głos jest dość głośny. Wiesz, że w kuchni cię słyszę, prawda? Czekaj, czy na pewno? Roddy, czy to ty? No, kto to powiedział? Za chwilę do ciebie podejdziemy. Na razie cię olejemy. Roddy, tutaj. Tak, myślałem, że to ty. To ja, Richard z kasy. Ekon, pamiętasz? Myślę, że specjalizowałeś się w gościnności, czy... Nie w gościnności, no w gościnności, no. A tak. Jasne, jest to dla mnie trochę niejasne. Po pewnym czasie przestałem się z tobą widywać. Zmieniłeś kierunek? Fucked out. Oblałem. Mam teraz własną restaurację. Myślisz o kimś innym. A dobra, no oblałem. O tak, trochę to zakładaliśmy. My? Wszyscy w klasie myśleli, że nie wytrzymasz długo. Twoi biedni rodzice, jak to przyjęli? Musieli być naprawdę rozczarowani, prawda? Ale naprawdę zaskakujące, że znów cię widzę. Tak naprawdę chcę wiedzieć, jak to się stało, że pracowałeś do kogoś takiego jak szef kuchni Charbonneau. Upadłeś na kolana i błagałeś go, czy co?
Muszę iść się odlać. Słucham? Muszę iść się odlać. Naprawdę bardzo... Tak, tak, już teraz, po prostu muszę iść. Mogę się po prostu powiedzieć łazienka. Okej, cześć. Możemy to wejść teraz? Możemy. Nie. Idziemy dalej. Jest zwięgłe. W ogóle, moi drodzy, zapewne teraz już robimy kolejny odcinek, bo no nie zmieszczę tego na godzinę. To jest pewne. Lecimy dalej. Jest tutaj maszyna do pisania i trochę dokumentów. Wydaje się, że dokumenty mają związek z prowadzeniem bistro, ale jego charakter pisma jest dość niezrozumiały. Jest tutaj szafka. Jego stopień kulinarny jest oprawiony na górze. Garderoba czy szafka? Lustro pełnej długości. Ładnie wyglądające łóżko. Wygląda na to, że to jedyny wygodny mebel w całym mieszkaniu. Po obu stronach są wcięcia przedstawiające osobę śpiącą. W sensie, że ktoś tu spał. Stolik nocny Vince'a. Pójdź do środka. O, masz klucz do zamrażarki. Wiem. Rozglądasz się nad czymś specyficznym? Tak, ja byłem tylko... taking nap. Szukam łazienki. Looking for napom? Naprom? What? Looking for nap room. Nie wiem, co to znaczy. Czekajcie, muszę sprawdzić. Looking for nap room. Zaraz zobaczymy. Looking for a nap room. Nie lackong, lacking. Miejsca na... Nie ma naprom. A, czekajcie. Naprum. Naprum. Dobra, widzę. Miejsca na drzemkę? Dobra, łazienki szukamy. A czy nie pomyślałeś, aby najpierw sprawdzić drzwi najbliżej kuchni? Jakie inne drzwi? Nie musisz obsługiwać gości. Chodź. Nie ma już jej. Kto to był? What the fuck? Tu jeszcze były drzwi. A nie, dobra, tu były te drzwi. Siusiu? Toaleta. Najbardziej przerażająca wanna, jakiekolwiek widziałem. Okej. Szafki są zamknięte, ale są tam tylko środki czyszczące. Śmietnik. Jest im trochę szaro-brązowych włosów. Kurde. Tu coś się będzie działo zaraz. Nie wiem, on Tyler, bez tytułu. Nie znam autora. Nie ma noża. Gdzie on się podział? Kurwa, wiem już. No, nie. Zaszlachtuje nas chyba, co? Gdzie im wszyscy poszli? Przyjęcie się skończyło. Co? Tak wcześnie? Coś wypadło. Wszystko w porządku? Vince? Lepiej iść do domu. Rano masz pracę. Tak, mój ostatni dzień. Więc dzięki za imprezę, tak myślę. Dobranoc, Vince. Dobranoc, Roddy.
Byłem pewny, że mu ten nóż wbije w plecy. Dobra, jest ten sam sen. Okej. I teraz tak. Potrzeba zapałki. Zobaczcie, że w ogóle wyekwipowało to, czy deekwipowało, co jest bardzo ciekawe. Dzień siódmy, zacznijmy zmianę. Okej, dzień siódmy. I czy ja mogę od razu iść do zamrażarki? Chcesz wejść do środka, jesteś pewny? Tak. Co my tu mamy? Jest mięso. O. O Boże. Manon? Serio? Co? Cholera, cholera! O Boże, on... Struggle. Dobra, walcz, w sensie wierzgaj się, użyj zapałek. Użyjmy zapałek. O! Muszę się stąd wydostać. Nie będę tego dotykał. Czy to... Nie, to tylko wołowina, tak sądzę. Wygląda na ostre. No, znaczy przekaźnik taki przemysłowy. Rozumiem, że to się da włączyć. Nie wiem, po co to włączyłem, ale włączyłem. Nie chcę podchodzić zbytnio, ale teraz można coś przeciąć. Okej, to głównie konserwowane jedzenie. Och, ale lodówka jest nad półką. Nie ma nic użytecznego na półkach. No i nie mogę się wspiąć bez upadku. Okej. To jest zamknięte, nie? Ty. Jest tak zimno. Chyba nie mam siły, żeby otworzyć te drzwi. No dobra, jak się mamy wydostać? Worek mąki. Na razie nie bierzmy. A chuj, dobra. You got flour. Trochę środków czystości. Wszystkie są starannie oznaczone notatką przypominającą, aby trzymać się z daleka od jedzenia. Ciekawe. Głównie tylko świeże składniki. Na górze jest kilka butelek oleju kuchennego. No dobra, czy my tu możemy teraz... To trochę, wiecie co, nie działa zbytnio. Okej, okay, przyszliśmy. Odcięto aż do kości. Masz kości z zwierzęcia. Co my dalej możemy z tym zrobić? Okej, okay, połóż mąkę w pobliżu półki. Włóż kość w wentylatorze. Dobra. I teraz możemy po prostu wyłamać okno drzwi. 10Z. Sięgasz ramienie do uchwytu na zewnątrz. Drzwi są teraz odblokowane. Krew poszła. A dead plate. Wygląda grillowany stek z... Po prostu jak... Wygląda jak grillowany stek, o.
Okej, okay, możemy to przegadać. Czekaj, nie podchodź bliżej. Czy on mi coś odgryzł? Ty! Ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Jak mogłeś myśleć o robieniu jedzenia z... To wszystko, co ty gotowałeś. Czy ty w ogóle siebie słyszysz? Nie, to jest odrażające. Nigdy nie serwowałbym czegoś takiego w mojej kuchni. Ale w takim razie... Dlaczego ona? Dlaczego ona? Dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Z jakiego powodu miałbyś... Butcher... Dlaczego miałbyś zrobić ci coś takiego? Zrzeźnikować się, może tak powiem. Ale wiesz, nie planowałem być tym, który to zjada. W takim razie powiedz mi do cholery, kto miał to zjeść. Co ona ci zrobiła? Dlaczego ją w ten sposób zabiłeś? Ponieważ ty... powinieneś się tym cieszyć. Co? Danie miało być dla ciebie. Ale... nie chciałeś tego zjeść. A teraz... poszedłeś dalej i zmarnowałeś to wszystko. To było... To nie było dla mnie. To znaczy, Vincent... To jest kurwa szaleństwo, wiesz o tym, prawda? Besides, poza tym... Nigdy nie powiedziałeś mi, jakie jest twoje ulubione jedzenie. Czemu ja? Moje ucho, dlaczego zjadłeś moje ucho? Cóż, nie pokrawiaj sobie. Prawdopodobnie lepiej byłoby ugotowane. Lepsze byłoby ugotowane. Więc dlaczego jesz ludzi? Nie. Nie mogę znieść jedzenia. Bez względu na składniki, bez względu na przepis, wszystko smakuje dokładnie tak samo. Smakuje jak... jak nic. To sprawia, że robi mi się niedobrze. Ale z... tobą... może... Szaleńczyk, czeczeńczyk! Jest zamknięte! Jak długo ją znałeś? Nigdy mi na to nie odpowiedziałeś. Jak długo ją znałeś? Nie ma sensu teraz unikać pytania, prawda? Nie ma nic więcej do ukrycia. O, to nie było długo. To nie był jakiś długi... długi czas, krótko przed tym, jak prosiłeś o pracę. Wykazała przemijające zainteresowanie mną, ale nie byłem zainteresowany. Wydawało się to oczywistym odbiciem w jej imieniu. Dopiero potem, jak dałeś mi swoją szlochającą historię, patrząc nad nią, zwłaszcza gdy okazałeś tej dziewczynie tyle desperacji i poświęcenia. Wtedy zdałem sobie sprawę. Zdałeś sobie sprawę, że była częścią przepisu, którego szukałeś. I nawet nie chciałeś tego spróbować. Okej, okay, did you care about her? Dbałeś o nią? Wyglądała naprawdę szczęśliwa na tym zdjęciu z tobą. Zdjęcie, które zniszczyłeś w biurze. Jak ty w ogóle... Jak to w ogóle mogło cię obchodzić? Nie. Więc była dla ciebie to jakaś chora gra? Nawet jej nie kochałeś? Ale ty ją kochałeś. Tak bardzo ci na niej zależało. A ona nawet o tobie nie wspominała. Kochałeś ją. Prawdopodobnie wciąż ją kochasz, z niewielką lub żadną możliwością jej odzemienia jej uczuć, czy od niej uczuć. Nie mów tego. Nie mów. Byłem zainspirowany.
Powiedziano mi, że nie gotuje z miłością, co jest sentymentalną i bezsensowną recenzją w kulinarnym świecie. Jestem profesjonalnym kucharzem, a nie rodzicem przygotowującym posiłek do swojego dziecka. Ale chyba zrozumiałem, co mieli na myśli, kiedy wszedłeś. Okej. Okay. Od razu. O. O tym jednym gotowaniu. Twoje gotowanie mnie obrzydza. W jednym gotowaniu. O tym jednym kucharzu, przepraszam. Jezu, czy robisz to wszystkim swoim pracownikom? Czy to dlatego masz tak mało pracowników, jak było powiedziane w magazynie? Co? Ten jeden kucharz, facet po prostu zniknął jeden dzień. Jezu. Tak, ponieważ został zwolniony. Dlaczego mi tego nie zrobiłeś? Czemu nie zrezygnowałeś? Ponieważ ona... Wszystko było dla niej. Wiedziałeś o tym. Dobrze o tym wiedziałeś. Ach, tak. Jak mógłbym zapomnieć to wszystko, o czym mówisz? Nic dziwnego, że cię zostawiła. Jesteś wyczerpujący. Zamknij się. Moje gotowanie mnie obrzydza. Ciągle nie mogę uwierzyć, że... Próbowałeś nakarmić mnie czymś w rodzaju... Ach, dzięki Bogu, że nigdy nie zjadłem twojego jedzenia, które mi dałeś. Nie zjadłeś? Wszystkie te resztki siedzą w lodówce. Nie muszę ich próbować, żeby wiedzieć, że nie smakują jak prawdziwe jedzenie. Zawsze sprawiałeś, że traciłem apetyt. I zgadnij, teraz wiem dlaczego. Nie da się odsunąć. Kurde, faja. Nie żałujesz tego? Nigdy nie będziesz zadowolony. Nie żałujesz tego? A czemu powinienem? To ty prosiłeś o pracę. Jesteś zgniły. Zepsuty. Nigdy nie będziesz satysfakcjonowany. Widzę, słuchaj. Po prostu posłuchaj. Jeżeli wszystko inne do tej pory ci nie smakowało, o, dlaczego myślisz, że będę inny? Jeśli naprawdę robisz to wszystko, by znów spróbować. Kiedy to przestanie, jestem taki jak każdy inny. Co zrobisz? Zabiłbyś... Ty w ogóle zabiłbyś ją? Przepraszam, to było, czy zabiłbyś mnie? Czy zabiłbyś mnie bez powodu? Naprawdę jesteś gotowy, żeby sobie z tym wszystkim poradzić? Jeśli to jest twój pomysł, aby spróbować się uszczęśliwić. Nie sądzę, żebyś kiedykolwiek był satysfakcjonowany, pełny. Nie mogę się stąd wydostać. Zepsuła się gra, kurwa, no, bez jajec. No i nie ma dialogów. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Ja do was za chwilę wrócę. No, muszę jeszcze raz to palić, no, nie da się nic zrobić. Zestakowałem się niestety. Więc widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, już jestem. I wydaje mi się, że... już mamy tą sytuację, tak, jest zamknięte. Nie wiem, co możemy tu zrobić tak naprawdę. Pick it up. Mamy zbitą butelkę wina. Okej. Jest tutaj dziura, która spogląda na kuchnię. Żeby tylko się tutaj nie walnąć. Ah!
Nie słyszałem o tym bugu, że się dublują. Zdobyłeś klucz do restauracji. Jego oczy ciągle cię śledzą. Zemsta najlepsza jest na zimno. Co, mamy go tam teraz położyć? Nie no. Inventory. To w ogóle ekwipunek nie działa. Revenge is best for... Znaczy on cold, tak? O. Miłość twojego życia. Zemsta najlepsza jest na zimno. Dotknę tego. Zdobyłeś cooking oil, boże, oliwę. Znaczy olej kuchenny. Cooking supplies. Dobra. Powinienem coś zjeść. No, powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. O kurwa. Ciekawie. Dlatego ona też nie odbierała, kochani. Tego ona też nie odbierała. I jakby nie patrzeć, najlepiej serwowana na ciepło. Dobra, ogólnie tak, nie wiem ile z tego odcinku wyjdzie. Nie mam pojęcia, no mamy jeszcze dwa endingi, tak? Nie sądzę, żebym mogła to zrobić z tobą. Co? To po prostu za dużo. I za mało wszystkich niewłaściwych miejscach. Nie rozumiem. My byliśmy... Ach, myślałem, że dobrze nam idzie. Co się stało? Ach, nic się nie stało. Rody. Po prostu daj mi trochę czasu. Szukałem pracy w ostatnim miejscu i dostanę wystarczająco dużo pieniędzy i możemy wyjść gdzieś i miło spędzić czas, obiecuję. Rody. Czy to mieszkanie? Oszedłem na ładniejsze miejsce, naprawdę. Rody. Manon. To nie tylko twoje mieszkanie czy nasze randki są problemem. Nie mogę patrzeć, jak rujnujesz wszelkie pozory postępów, które robisz ze sobą, próbując mnie uszczęśliwić. To wyczerpujące. Ale... Ty nie jesteś gotowy na związek. Zabijasz się dla mnie. I nie możesz wydawać pieniędzy na kogoś, kogo nie potrzebujesz. Ja... Można myśli dobrze, a ja nadal cię kocham, naprawdę. Ty chcesz dobrze. Ale dopóki nie będziesz mógł zatroszczyć się od siebie, tylko zaszkodzisz nam obojgu. No i ja... I see you around, Roddy. Do zobaczenia kiedyś, Roddy.
Okej, okay, zdobyliśmy whisky lemon cake. Najlepiej serwowany na gorąco. Okidoki. Moi drodzy, to był file 18, dajmy 17. Czy ja tu mogę sobie... Bo teraz ogólnie możemy nie serwować w ogóle, czy nie możemy wziąć zapałek, tak? Nie weźmiemy ich w ogóle, tak naprawdę. No nie mamy w sumie ze sobą zapałek. Dobra, start shift. Zobaczymy, co się stanie, jak nie będzie zapałek. Może będzie jakiś inny ending. Dobra, what push. Tu wiadomo, jest nasza Manon. Okej. Okay. Dajmy na 19. O, cholera. O Boże. Struggle. Te linie są zbyt ciasne, nie mogę ich rozerwać. Jest tutaj piła, ale nie mógłbym jej dosięgnąć. Nie mógłbym dosięgnąć włócznika takimi rękami, o tak. Cholera. Nie dostaje nic, czym mógłbym to przeciąć albo przepalić. Odejdź ode mnie, nie posuń się nawet bliżej. No, uspokój się, stop. Uspokój się. Nie musisz tego robić, możesz przestać. Kończysz w tym samym miejscu, bez względu na to, co zrobisz. Aktualnie... wiesz co? Może, jeśli będziesz wystarczająco szybki, wyjdziesz. O jest. Dam ci nawet 15 sekund przewagi. Naprawdę? Możesz to zrobić? Dla mnie? To znaczy, masz na myśli? Poważnie? Oczywiście. Idź. No nie da się wyjść tu. No, nie możesz nawet zawracać sobie głowy. Jak twoje życie od tego zależy? W sensie nie możesz podpowiedzieć nawet, kiedy zależy od tego twoje życie. Jakie to rozczarowujące. Okej. Okay. I teraz powinniśmy mieć ending best served cold. No dobra. No. Już. Starczy mi tego endingu. W ogóle zobaczcie, że additional audio jest Kevin MacLeod, Resound.org i Mixkit Co. Sobie to zapiszę może. Też pewnie będę korzystał z tego, bo dźwiękowca też nie mam. Dźwiękowca też nie mamy. Dobra, jaki jest ending? Best Served Cold, okej. Okay. I mamy wiśniowe lody waniliowe. Może być. Zobaczcie, że nam się zrobiło zimno. Zrobiło nam się zimno. Dobra, a jeżeli zrobię sobie to w ten sposób, no bo teraz mamy ten... Okej. Sorry. Mój błąd. Use matches, bo to jest ten ending ciepły, tak? Ale ja teraz nie chcę endingu ciepłego. Tylko i wyłącznie chcę... Teraz będziemy w domu, co to pamiętam. Teraz będziemy w domu, ale to poczekajcie, to kogo my widzieliśmy wtedy na dworze? Czy to był duch naszej Manon? Może tak być? Bo może. Mamy skatesy. Zegarka nie mamy, cholera. A, customer petens chyba. Niech będzie.
I tu widzę, że fail any the quit during the final chase. No dobra. Zobaczymy. Mam zamiar sfailować to. I co i będzie, że co? Że kłota? Odchodzę. Słucham? Odchodzę. Powiedziałem, że to jest tylko i wyłącznie zamianka, tak? Dobra. Bla bla bla, to jest to samo. Dobra, tu chodziło o to, że te resztki. Okej. Okay. Brans ready, czy też szefie? No i co? Dobra. Again. Nie wiem troszeczkę, no bo teraz będzie single call, tak? Nie, nie single call, przepraszam. Table for one. Manon, tak, tak. Ty z tobą. No, nie odbiera też telefonu, no wiem. Goodbye. No i co, będzie table for one? O. Dziwne, no bo tu jest definitywnie ending czwarty, abattoir. Nie wiem, co znaczy. Zobaczymy. A, przepraszam, to nie jest quota during the final chase, tylko niezaliczenie żadnego QTE, czyli to musi być quick action, coś tam, coś tam. Kurde, zwaliłem to, przepraszam. Już zmieniamy, już zaraz połączymy się od nowa. Czyli przynajmniej jeden ten musi być niezaliczony. Dobra, rozumiem, wszystko rozumiem. I musimy jednak wrócić tutaj. Dobra, to jest miejsce, gdzie mamy zapałki, tak? Use meshes. Dobra, bierzemy mąkę. Weź ją. A ja już to robiłem, więc luz. Pamiętam, jak to tam się miało skończyć. Flip in. Mamy kość. I zatrzymaj. No to chyba musimy. No i teraz tak. Mamy ten dead plate. Próbujmy w ogóle na razie sobie tu nie przechodzić, tak? Też zamknięty. Zobaczmy, co on tam robi, no bo teraz nie powinien widzieć, tak? Jest tu dziura w ścianie, nie ma go. Tu w ogóle nie ma interakcji. No trochę słabo zrobione pod tym względem, że to triggeruje naszego Vincenta. Zobaczcie, że wiele coś zdziwiony. To jest korkociąg? Tak, to jest korkociąg. Okej, to był ten ending. To jest ten ending, moi drodzy. Nie zalicz jakiegoś quick action moment i masz ending. O Boże, moi drodzy, dobra. To by było na tyle. To by było wszystko z naszego Dead Plate. Powiem szczerze, że jestem rozczarowany. Jestem mega rozczarowany, bo... gra ma naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne, bardzo fajną fabułę. Trochę spłyconą. Dało się to na pewno lepiej zrobić. No i no... Wydaje mi się, że to jest być może wina silnika tylko i wyłącznie, że te bugi i tak dalej to wszystko powstało. Abattoir. You earned cold fired heart. O. Zdobyłeś serce opalone węglem, rzeźnia. Więc myślę, że trochę zmarnowane podejście. Tak samo, zobaczcie, zamiast
to okno. Mieliśmy to okno, widać było tą jedną postać, tak? Ale nic więcej nie było tak naprawdę widać. Trochę słabe to pod tym względem. Dało się naprawdę bardziej tą grę rozwinąć. Trochę bardziej właśnie wykorzystać może to okno. Fajne to było, jak podeszliśmy do tego okna u Vincenta i była ta postać. Było takie, wiecie, creepy. Była jakaś tajemnica. A teraz tak naprawdę, no co, dzwonimy tutaj Manon, to są tylko puste skrypty, puste dźwięki, pusty dialog. Nic. Moim zdaniem trochę, troszeczkę takie... Dało się to zrobić lepiej, moim zdaniem. Ale ogólnie gra bardzo fajna, taka w sumie na jeden wieczór, żeby tam zobaczyć, sprawdzić. No, trochę słabo, że musimy aż tak te endingi próbować zrobić, czyli że musimy, wiecie, mieć te opcje drogowe i tak dalej. No i że ten telefon musi zadzwonić, no. Moim zdaniem dało się to inaczej zrobić, bo ten pierwszy ending jest zbyt prosty do zrobienia i naprawdę nic nam nie tłumaczy. Nic nam nie tłumaczy, no a ten drugi, trzeci, czwarty to jest tak zrobione, że a dobra, też się udało, ogarnę, że to gra jest troszeczkę bardziej głęboka, to damy ci co innego. No nie wiem. Średnio mi się to wydaje, powiem wam szczerze. No ale ogólnie spoko. Fajnie rozegraliśmy, mamy zaliczone. Na pewno z ETO będzie jeszcze więcej gier. Będziemy sobie więcej tego ogrywać. No i mam nadzieję, że za jakieś, nie wiem, pół roku zagramy nawet w naszą grę. Trzymajcie się jeszcze, no i co? Do zobaczenia. Hej, hej.